Dzień dobry, Grzegorz Szałkowski, witam serdecznie i zapraszam na najnowsze wydanie Studia Grupy Orlen. Oto najważniejsze tematy dzisiejszego programu. Gratka dla fanów motosportu. Oddaj głos na raport zintegrowany. Letni wypoczynek dzieci z rodzinnych domów dziecka. Przed nami największa impreza dla fanów sportów motorowych, choć nie tylko, bo w najbliższy weekend w Gdyni będzie tyle atrakcji, że nawet niezainteresowani motosportem znajdą coś dla siebie. A wszystko to w ramach Verva Street Racing, imprezy, która odbędzie się po raz dziesiąty. Jaka będzie tegoroczna impreza? Odpowiedź jest jednoznaczna. Wyjątkowa. W tym roku świętujemy 10 lat Verva Street Racing i 20 lat Orlen Teamu. 20 lat temu wysyłaliśmy pierwszych zawodników na Dakar. Oni zainspirowali nas do stworzenia świetnego wydarzenia sportowego i motoryzacyjnego. W tym roku w Gdyni będzie można zobaczyć różne oblicza sportów motorowych. Bez kompromisów pod względem samochodów jeżdżących po wybranych torach, bo wcześniej musieliśmy wybrać albo tor dakarowy i samochody terenowe i samochody wyścigowe nie mogły jeździć, albo samochody dakarowe, czy terenówki, czy motocykle dakarowe jeżdżące po asfalcie. Tutaj mamy kilka torów. Tor F1, na którym pojedzie oczywiście Formuła 1, Formuła 2, czyli ten przedsionek wyścigów Formuły 1, ale jak przedsionek, to nie może też zabraknąć sportu kartingowego. Tor Dakar. Tor na plaży, czyli samochody dakarowe. One będą jechały jak po pustyni albo brzegiem morza, czyli dokładnie takie same warunki, jak pojawiają się w słynnym rajdzie Dakar. Do tego motocykle dakarowe, pojazdy UTV czy ciężarówka dakarowa, więc naprawdę będzie bardzo fajnie i ciekawie. I to będzie gratka dla kibiców, bo nie każdy ma okazję zobaczyć jadących kilka samochodów dakarowych brzegiem morza, więc naprawdę będzie robiło ogromne wrażenie na publiczności. Tor Action. Bardzo ciekawy, trudny, ale spektakularny. FMX, czyli pokazy motocykli, które już są wizytówką Verva Street Racing, samochody rajdowe WRC, czyli walka kierowców na czas. Tym razem część atrakcji odbędzie się w powietrzu. Wystąpią m.in. grupa akrobacyjna Żelazny oraz Wojciech Bugdał, wielokrotny mistrz Polski, Europy i świata w paralotniarstwie, zawodnik Orlen Teamu. Będzie mój pokaz, w zasadzie moje dwa pokazy, bo w pierwszym pokazie chciałbym utworzyć na niebie biało-czerwoną flagę z dymu, z rad, która będzie miała kilkanaście metrów wysokości, a także wykonać swój też dynamiczny pokaz z iskrami, z oświetleniem. Nie zabraknie także atrakcji w strefie rodzinnej oraz pit party, a pełne wrażeń dni dopełnią wieczorne koncerty na miejskiej plaży. Zapraszamy na Verva Street Racing do Gdyni już w ten weekend. Od czerwca znamy najnowszy raport zintegrowany grupy Orlen. To dokument, który pozwala na pełne poznanie obszarów działalności naszej firmy, także tych pozafinansowych, odnoszących się do społecznej odpowiedzialności biznesu. I między innymi ten właśnie obszar jest oceniany w konkursie Raporty Społeczne, gdzie jedną z nagród przyznają internauci. A my zachęcamy do głosowania na raport zintegrowany grupy Orlen. Raport dostępny online w polskiej i angielskiej wersji językowej stanowi kompendium wiedzy na temat bieżących i planowanych działań grupy Orlen. Publikacja prezentuje również opis ładu korporacyjnego, realizację strategii, ryzyka i szanse, wyniki finansowe oraz trendy i prognozy rynkowe. Niezwykle istotne elementy to przedstawienie modelu biznesowego firmy, a także prezentacja jej kluczowych kapitałów finansowego, produkcyjnego, ludzkiego, intelektualnego, naturalnego i wreszcie społecznego. Zachęcamy do udziału w głosowaniu w konkursie Raporty Społeczne. Każdy może ocenić, która organizacja najlepiej zaprezentowała swoje działania na rzecz społeczeństwa i środowiska. O nagrodę internautów rywalizują organizacje, które przygotowały raporty społeczne zintegrowane i sprawozdania z działalności niefinansowej. W głosowaniu internautów udział można wziąć do 16 września na stronie raportyspołeczne.pl. Pierwszy etap głosowania wymaga zaznaczenia trzech raportów, aby oddać swój głos. Następnie należy potwierdzić udział w głosowaniu poprzez kliknięcie linku przesłanego na podany adres e-mail. Dopiero wtedy głos zostanie zapisany w systemie. Głos staje się ważny tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzony. Równocześnie z trwającym głosowaniem internautów toczyć się będą prace jurorów, które pozwolą wybrać najlepsze raporty w kategoriach najlepszy raport zintegrowany, raport społeczny, najlepszy debiut, nagroda jury dziennikarzy, nagroda Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz nagroda Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Fundacja Orlen Dar Serca zadbała w te wakacje o podopiecznych rodzinnych domów dziecka i zorganizowała letni wypoczynek. Dodatkowo pod hasłem Podziel się swoją pasją dzieciaki miały możliwość spotkania z pracownikami grupy Orlen na przygotowanych specjalnie dla nich warsztatach. Doświadczenia chemiczne, odkrywanie świata natury czy też wątki historyczne to tematyka atrakcji, jakie czekały na dzieci z rodzinnych domów dziecka wypoczywające w Szeligach koło Ełku. Atrakcje pod hasłem Ekomiasteczko przygotowało Orlenowskie Biuro Ochrony Środowiska. Nasza inicjatywa składa się z trzech stanowisk tematycznych, czyli przyroda, chemia, to jest doświadczenia w klimacie barw i wybuchów oraz historia. Takimi działaniami chcemy aktywnie promować zagadnienia związane z ochroną środowiska, dzielić się pasją, jak również budować proekologiczny wizerunek PKN Orlen. Wolontariusze opowiadali o pszczołach, a każdy mógł wykonać hotel dla owadów, zrobić świece z węzy pszczelej, czy też nauczyć się strzelania z łuku lub zobaczyć, jak przed laty czerpano papier. Pracowników Biura Ochrony Środowiska w wolontariacie wspierali studenci z Płockiego Naukowego Koła Chemików Politechniki Warszawskiej. W naszej firmie są realizowane rozmaite projekty, w tym te mające na celu optymalizację i uzasadnione oszczędności. Jednym z nich jest program o wdzięcznej nazwie Koliber. Zasada jest bardzo prosta, po prostu mikrozmiana, która przynosi makroefekt. Program Koliber stworzony jest z myślą o pracownikach, z myślą o dalszym rozwoju PKN w kierunku szukania też optymalizacji kosztowych. Chcemy, żeby pracownicy zgłaszali do nas swoje pomysły, gdzie widzą jakiś potencjał, gdzie możemy zaoszczędzić. Program absolutnie nie jest nakierowany na oszczędności kosztów pracy czy wynagrodzeń. My jesteśmy nakierowani na to, by szukać jakby inicjatyw, które pozwolą nam rozwijać się bez utraty jakości. Każdy pracownik może zgłosić swój pomysł na portalu Ideam, po to on jest stworzony, będzie tam specjalna zakładka, stworzyć swój pomysł, opisać go, przekazać też, na czym miałby on polegać. Będzie on podlegał analizie przez kontroling biznesowy, będziemy konsultować również z kontrolingami segmentowymi ten pomysł, a następnie z właścicielem biznesowym. Mamo, a co ty robisz w pracy? Tata, a jak wygląda twój pokój? Być może takie pytania już słyszeliście. Jeśli tak, to trafia się idealna okazja, by na nie odpowiedzieć. 30 sierpnia pracownicy biurowi mogą zaprosić swoje dzieci do pracy i poświęcić chwilę na pokazanie tego miejsca, gdzie znikają z domu na długie godziny. Raz do roku, w ostatni piątek wakacji, rodzice mają możliwość pokazania swoim pociechom miejsca pracy. W ramach programu Pracodawca Przyjazny Rodzinie Biuro Zarządzania Relacjami Społecznymi organizuje dzień otwarty dla dzieci pracowników. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest złożenie stosownego oświadczenia przez rodzica w recepcjach budynków. Dzieci wszystkie, które będą uczestniczyć w tym wydarzeniu, otrzymają drobny upominek. Zachęcamy serdecznie. Akcja odbędzie się w Płocku, Warszawie i Włocławku, oczywiście z wyłączeniem zakładów produkcyjnych. Program cieszy się dużym zainteresowaniem, a zatem chętnych w tym roku nie powinno brakować. Proszę tylko pamiętać o wypełnieniu właściwego oświadczenia, a te dostępne jest w intranecie. To był ostatni temat tego wydania Studia Grupy Orlen. Kolejny program już za tydzień. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Droga pani Hani. Opowiedziałem uczniom o kartkach do powstańców. Chcę im pokazać, że trzeba pamiętać o was. Chyba się udało. Bo wszyscy dzisiaj pisali. Ja wolałam napisać list, tak od siebie do pani. Bo dla mnie to nowy rozdział. Po prostu zacznę wszystko od nowa. Nie chcę już nigdy walczyć o życie. Malując na murach kolejne kotwice, pokazaliście, że warto walczyć o wolność. Ten znak odcisnął trwały ślad w nas samych. Mam nadzieję, że kiedyś panią odwiedzę. Wyślij kartkę lub list. Pokaż, że pamiętasz. Jesteście dla nas bardzo ważni. Dla mnie. Dla nas to tak niewiele. Dla nich to naprawdę cały świat. Kartkę lub list możesz wysłać tradycyjnie lub bezpłatnie online. Włącz historię. bohateron.pl